sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk. Witam Państwa serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwo i moimi gośćmi są minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik, Suwerenna Polska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Oraz wiceszef Klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek, witamy. Dzień dobry. Sonda na czacie, czy jesteś zwolennikiem podniesienia 500 plus do 800 zł? Pytamy dzisiaj o to, ale zanim z Panami zaczniemy rozmawiać o 800 plus, głos Polaków w tej sprawie. Adam Feder wysądował, co myślą Polacy na ten temat. Ja jestem bezdzietną 30-latką, więc może pan się domyślić, jak bardzo jestem z tego faktu zadowolona. No nie, niech pani powie, jak bardzo jest. Ogromnie, bardzo się cieszę, że będę mogła wspierać innych obywateli Polski w tej realizacji funkcji rozrodczej, a tak zupełnie poważnie to uważam, że to jest skandal i wyciąganie pieniędzy z portfeli ludzi, którzy ciężko pracują. A skąd on chce wziąć te wszystkie pieniądze, tak przepraszam bardzo? Na 800 plus skąd chce wziąć? Tak samo, skąd? Dlatego ja to tak nie podchodzę do tego optymistycznie, bo sam myślę, że przez to jest też nakręcanie dalej inflacji. Najpierw nam ukradną, a potem nam oddają. Myśli pani, że to tak działa? I mówią, że to jest prezent. Czy Polacy się cieszą, że 800 plus teraz? No pewne, że się cieszą. Dzieci się rodzą i potrzebne są dzieci, to najważniejsze. Starszym pomagają, emerytom to się chwali. A nie takie głupoty opowiadają, że to, że tamto, zakopane, niezakopane, odkopane. Ja głosuję na PiS, bo jestem wierna PiSowi. On i 13, i 14, i podwyżkę mnie dał. Panowie, wracamy do studia. No właśnie, Polacy mają różne zdanie, ale no, wynika z tego, że nie popierają za bardzo 800 plus. Pan minister Wójcik. A skąd na podstawie tutaj tych... Nie tylko na podstawie... Dobrze powiedziała ta ostatnia pani, panie redaktorze, że popiera Zjednoczoną Prawicę, miała powiedzieć, panie pośle. W każdym razie powiedzieli, że dostaje 13, 14 emeryturę, jest 500 plus, będzie 800 plus. Na podstawie sondażu też, wie pan, sondaż Instytutu Badań Polskich dla Superekspresu. Ponad połowa badanych źle ocenia pomysł podniesienia do 800 plus, 500 zł. To są różne sondaże, natomiast wie pan, nie wiem jak pan poseł będzie do tego podchodził, natomiast ja zawsze byłem zwolennikiem państwa opiekuńczego, takiego welfare state. Zawsze patrząc na kraje skandynawskie wiele lat temu, marzyłem o takim państwie, w którym państwo będzie opiekowało się człowiekiem, będzie mu pomagało w różnych obszarach. Oczywiście różne tutaj mogą być drogi. Niektórzy mówią może jakieś ulgi, inni mówią jakieś progi dochodowe. My jako pierwsi praktycznie kilka lat temu daliśmy 500 plus. I wydaje mi się, że to był dobry krok. Na przykład dane pokazują, że mniej kobiet dzisiaj jest bezrobotnych. Chociażby ostatnie dane, które sobie z dzisiaj czytałem. Uważam, że podniesienie także do 700 plus w momencie, kiedy jest taka inflacja, jest dobrym ruchem. Myślę, że Lewica także popiera to. Pan poseł Śmiszek. Lewica absolutnie nie ma nic przeciwko, wręcz przeciwnie. Jesteśmy zadowoleni z tego, że pewne świadczenia społeczne zostały wreszcie uruchomione po czasach, wielu latach zaciskania pasa na brzuchach obywateli. Tylko jest jeden problem, panie ministrze. Zgadzamy się co do tego, że wspólnie wypracowany budżet przez Polaków powinien być sprawiedliwie dzielony. I dawać trzeba tym, czy wspierać trzeba tych, którzy mają ciężej, którzy mają dzieci, którzy są starsi, którzy są młodsi, mają pewnego rodzaju trudności. Tylko Polacy, którzy dzisiaj odpowiadali w tej sondzie ulicznej, ale także odpowiadają w państwa pytaniach w tej ankiecie internetowej, no nie są głupi. To znaczy Polacy wiedzą, że dzisiejsze 500 plus to jest tak naprawdę 300 parę złotych, bo inflacja zżarła prawie połowę tego świadczenia. Dorzucenie 300 nie rozwiązuje sytuacji, dlatego że niestety, ale Prawo i Sprawiedliwość ma totalnie błędną perspektywę tego, jak powinna wyglądać polityka społeczna. Bo prawica mówi tak, damy wam 500, damy wam 800, damy wam 300 do kieszeni. Tylko za te 500, 800, 300 matka z dzieckiem, czy ojciec z dzieckiem pójdzie do prywatnego lekarza, do pediatry, gdzie zostawi 400, pójdzie do prywatnego korepetytora, gdzie zostawi miesięcznie dobrych parę stów. Więc to jest tak, dajemy wam pieniądze, ale musicie te pieniądze wydać na prywatnym rynku, bo nasze polskie publiczne usługi typu edukacja,
opieka zdrowotna, brak żłobków, brak przedszkoli, brak infrastruktury powoduje, że te wszystkie pieniądze idą do kieszeni prywaciarzy, do prywatnego biznesu. Więc to nie jest sposób na rozwiązanie problemu. My, Lewica, mówimy tak, świadczenia pieniężne, nie ma problemu, jesteśmy za tym. Ale lepiej by było, gdyby nie od widzimisię Jarosława Kaczyńskiego, który wychodzi sobie na mównicę i mówi tak, no ja wam teraz dam 800+, pod warunkiem, że na mnie zagłosuje, wiecie, to po pierwsze, a po drugie ja i tak za to nie płacę, płacą Polacy, panie więc... Panie ostatnie zdanie, bo mamy dużo czasu, ostatnie zdanie. Bardzo. Ja w tym studiu mogę powiedzieć naszym obywatelom i naszym widzom tak. Jak na mnie zagłosujecie, to każdy dostanie górę złota. No i przebije mnie pan? Nie przebije mnie pan, bo to jest właśnie tego typu retoryka. Kaczyński tak samo wychodzi i mówi, będzie 800, ale pod warunkiem, że na nas zagłosujecie. A czemu dzisiaj tego nie głosujemy? Czemu jest posiedzenie Sejmu, rozmawiamy o wszystkim, a nie o podwyższeniu zaraz panu powiem, pan minister Wójcik. Panie pośle, natomiast pana poprzednicy w Lewicy właśnie mając tę możliwość, żeby takie świadczenia dać finansowe. Nie mieli, bo była dziura w budżecie, no, po prawicy została. No, ale nie dali. No, i pan dali, dobrze, zaczął to, dobrze zaczął pan swoją wypowiedź, że wcześniej nikt tego nie dawał. To my prawda. To daliśmy, prawda? I ten kierunek powinien być poparty. Liberałowie nie dawali. W ogóle tutaj nie powinno być przedmiotu sporu między nami, tak? No bo przecież Lewica zawsze powinna popierać tego typu projekty. Popiera? Na słyszał to, pan, że tak, poparłem? No, słyszałem, no ale potem fajnie, pan powiedział drugą część. I ta część już była gorsza. No bo ciała, proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński wyszedł i nie powiedział. Jak zagłosujecie, to dostaniecie... Tak było. Nie, no, panie no, prezes Kaczyński mówił kiedyś, że to jest działanie proinflacyjne, podnoszenie 500+. No, czyli już nie jest proinflacyjny. Powiem tak, w tej sytuacji... Po dwóch tygodniach się zmieniło. No, ale inflacja spada, prawda? No, ale... Z ilu? Z 16 na 14? No, przepraszam, bo się właśnie... Pan posłał, żeby się udławił wodą. Dwa punkty procentowe. Przepraszam, inflacja to nie jest dzieło Prawa i Sprawiedliwości, czy suwerennej Polski, czy Zjednoczonej Prawicy. Wy odpowiadacie za rządy 8 lat. To jest problem, jakby pani pośle. To jest problem między innymi wybuchu wojny. A, tak. No, przepraszam, jeżeli pan sprawdzi historię gospodarczą świata, to pan zobaczy, że kiedy są działania wojenne, zawsze inflacja jest wyższa. Takie rzeczy zawsze tylko tak w TVP było. Przechodzą. Druga mam nadzieję, rzecz, że nie w Superekspresie. Druga rzecz, wie pan, no to jest skutek COVID-u. No proszę zwrócić uwagę, pan, tak. Na pewno się pan interesuje też kwestią mechanizmów pewnych rynkowych. Przecież daliśmy ponad 200 miliardów złotych przedsiębiorcom, żeby nie upadli. I przecież pojawiło się masę pieniądza na rynku. Skąd się wzięła ta inflacja? To jest między innymi to źródło. Między innymi to źródło. Nie można obwiniać nas. No przecież macie dobrych ekonomistów w Lewicy. Wie pan co? No, proszę zapytać. Ja bym zrobił coś takiego, co robi zawsze, co robiła zawsze pani premier Beata Szydło. Robiła tak rączki i mówiła, przez ostatnie 8 lat. Ja teraz odwracam się do pana i mówię, przez ostatnie 8 lat. Co żeście robili przez ostatnie 8 lat? Doprowadziliście do takiej inflacji, że nawet 800 nie pomoże. Proszę zobaczyć, jakie są wpływy chociażby z VAT-u. 2,5 raza większe niż były kilka lat temu. Z CIT-u 3 razy większe niż były kilka lat temu. Proszę zobaczyć, jakie są wyniki. No to co? No to mamy prawo powiedzieć to. Dzisiaj, czy coś jest złego w tym? Dlaczego się kłócimy w ogóle 800+. Nie, pan, nie są tacy, którzy są tacy w parlamencie, jeżeli można powiedzieć, którzy, wie pan, przebijają balony, mówią, w ogóle nie dajmy pieniędzy. Pan jest za tym? Nie, nie, nie. To właśnie. Ja nie jestem za tym. My się, panie ministrze, bo my się nie kłócimy o to, czy pieniądze z budżetu powinny być sprawiedliwie dystrybuowane. Tak, no, na tym polega, no, sprawiedliwość społeczna i Lewica zawsze stała zgoda, po tej stronie. Pełna natomiast zgoda. Mnie się wydaje, i ludzie to widzą na ulicy i mówią wam o tym, że nie wystarczy napchać kieszenie pieniędzmi, bo to jest tylko jeden element polityki społecznej. Jak się popatrzy na mapę Polski, w większości gmin nie ma żłobka, w większości gmin nie ma przedszkola. Przecież jak się rozmawia z kobietami, w tym z kobietami w ciąży, to mówią tak, a ja chrzanie 800, ja bym wolała mieć po prostu pewność, że idę, że rodzę dziecko i mam pewność, że oddam je do żłobka. Panie pośle, wrócić do roboty i będę mogła wypracować sobie godną emeryturę. W takim razie, jeżeli się wspiera dzieci w takich krajach jak Austria, Niemcy, w Skandynawii, bardzo to dobrze. Też jest źle. No nie. Przecież nie też, jest, tylko też jest bardzo też dobrze. Jest wsparcie. Też, pan o też tym dobrze, wie, nie wiesz, też źle. Nie kłóćmy się w tym obszarze. No przecież ale daliście ciała, jeśli chodzi o żłobki, Lewica o powinna bić brawo przecież temu. No a wy co? Panie ministrze, głosujemy. Panie ministrze, ale może od 1 czerwca warto to wprowadzić. No, ale panie redaktorze, warunki budżetowe są jakie są i pan poseł doskonale o tym wie. Są ile? 4 sesje Sejmu są.
do końca. Ale potraficie różne rzeczy wprowadzać szybko. Cztery sesje Sejmu są do końca. Uważam, że to jest uczciwe, że zresztą my zawsze obiecywaliśmy i słowa dotrzymywaliśmy. Obiecaliśmy 500+, słowa dotrzymaliśmy. Dzisiaj taki program to są gigantyczne pieniądze i pan o tym wie. To jest 70 miliardów złotych rocznie. To są gigantyczne pieniądze. Wie pan, co by Tusk zrobił z tymi pieniędzmi? Pan to wie. Ja mówię o działaniach Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej, niezjednoczonej, szkoda, popękanej, nie pokłóconej prawicy. Gdzie pokłócone? To jest jakim tak. No to zaraz podpytam, gdzie pan jest, czy w PiS-ie, czy w Solidarnej Polsce. Suwerennej. Ja w drugim nie jestem, bo jestem suwerennej. Ale jest jedna kwestia, panie ministrze. Naprawdę pan Kaczyński w 2015 roku, kiedy szliście po władzę, kiedy wygrywaliście wybory, mówiliście tak, będzie walka z imposybilizmem, że się nie da. No to co? No to da się zorganizować dodatkowo. Skoro było pieniędzy nie ma i nie będzie, no to my temu zaprzeczyliśmy. Ale dałoby się zorganizować jeszcze do października dodatkowe posiedzenie Sejmu albo nawet 5? Czyżby się nie dało? Bo ja przypomnę, my dzisiaj jest koniec maja, jedno posiedzenie mamy w czerwcu i dwa posiedzenia w lipcu. A co robimy w sierpniu? A co robimy we wrześniu, a co robimy jeszcze do 15 października do wyborów. Ja też potrafię krzyczeć. Ale dlaczego wy nie zgłaszaliście projektów prospołecznych? Dlaczego takiego projektu wy nie zgłosiliście jako lewica? Znaczy, ja przepraszam bardzo, ale ja śledzę wasze ustawy i oczekuję, że minister w kancelarii i kolega z przeciwnej partii też śledzi to, co robi lewica. Ja przypomnę, że lewica złożyła ponad 200 projektów ustaw. Ten na przykład... Uwaga. To jeszcze przejdziemy do pomysłów różnych społecznych. Panowie, Donald Tusk mówi tak, sprawdza, mówi, że 1 czerwca chce wprowadzić ten dodatek, żeby to przegłosować wspólnie z PiS-em. Czy są, myśli pan, szanse, czy kategorycznie pan mówi nie? Ale przecież to jest, ja wam, to jest mydlenie oczu ludziom. Donald Tusk... Nie da się. Czy to jest licytacja wyborcza? To nie chodzi nawet o licytację. Ale jaka licytacja? Przecież Donald Tusk to jest polityk, który obiecał, że nie będzie podwyższony wiek emerytalny. Kiedy doszedł do władzy, podniósł wiek emerytalny. Kiedy chciał władzy wiele lat temu, to mówił, że nie podniesie podatków. Doszedł do władzy, pierwszy jego ruch, podniesienie składki rentowej dla pracodawców. Przecież to jest człowiek, który oszukuje, manipuluje. Każdy to wie. Pan to też wie. Panowie, a może lepiej byłoby wprowadzić, nie wiem, co wybrać, bo pieniądze, no mamy do zagospodarowania ileś miliardów złotych, prawda? Może lepiej byłoby wydać te pieniądze na inne, na przykład na usługi publiczne, czy na podwyżki dla nauczycieli, a nie podwyższać 500+. Wiecie, akurat w moim przypadku mogę panu powiedzieć, że kiedy byłem wiceministrem w resorcie sprawiedliwości, podnieśliśmy tym pracownikom, którzy mi podlegali, w tym między innymi pracownikom sądów, często mówicie o tym, o kilkadziesiąt procent podnieśliśmy wynagrodzenie, 43% tylko za tej kadencji, kiedy ja nadzorowałem. Ja uważam, że można oczywiście wiele rzeczy zrobić, ale proszę zobaczyć, w jakim stanie przyjęliśmy państwo w trudnej sytuacji, gdzie Rostowski mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. I Tusk, który mówił, że nie ma pieniędzy na takie programy. Dzisiaj różne programy są, jest wyprawka, jest 70 miliardów, będzie teraz na 500+, jest 13, 14 emerytura. Oczywiście chciałby się więcej. To jest rzecz oczywista. Natomiast, no wie pan, to trzeba też pamiętać o tym, że my się musimy zadłużać. Oczywiście sytuacja długu publicznego nie jest taka zła w Polsce, jak w innych krajach. Dużo niższa średnia niż średnia unijna, jest dużo niższa niż w takich krajach jak Grecja, Hiszpania czy Włochy. Natomiast no, wiadomo, że mamy pewne bariery i wiadomo, że też nie możemy w sytuacji, kiedy są działania wojenne, kiedy wiadomo, musimy się zbroić, żeby wszystkie pieniądze przeznaczać na te cele. Tyle, ile możemy, tyle dajemy. A, panie ministrze, no jednak się z panem nie zgodzę, bo kiedy przyszedł kryzys wasz wizerunkowy w waszym podstawowym elektoracie, czyli wśród mieszkańców małych miasteczek i wsi, to nagle okazało się, że 10 miliardów można jakoś zorganizować. To nie są małe pieniądze. To po pierwsze. A po drugie, da się zorganizować tak budżet państwa, tak zaoszczędzić na waszych... szemranych wydatkach na różne inne kwestie. Wie pan co, na przykład takie sytuacje jak Fundusz Sprawiedliwości. Bliskie panu. Zaraz panu wyjaśnię. Fundusz Sprawiedliwości dla naszych widzów. Kilkaset milionów złotych na to, żeby ci, którzy są pokrzywdzeni przestępstwami albo ci, którzy wychodzą z zakładów karnych, mogli się reintegrować ze społeczeństwem. Co się nagle okazuje? No na przykład można wydać 25 milionów złotych oficjalnie podpisać umowę pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, żeby kupić
Pegasusa, żeby Pegasus tam zaglądał pod kołdrę, za firankę, do telefonu, jeżeli zagląda, do to zagląda na podstawie orzeczenia sądowego. Ale tak, chciałem tak, zapytać, więc, czy pan ale poseł, nie, bo ja, pan poseł ja chciałem wiec, dokończyć. Pan bo poseł pan wie, zapytał, co się kryje pod treścią artykułu 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Wie pan, czy ja chciałbym dokończyć to, to co... To jest właśnie ta podstawa, bo pan inaczej nie pytał mnie o to. Pan redaktor, ja uważam, że niestety skapitulowaliście przed trudniejszymi rozwiązaniami, bo oczywiście, tak jak i będę się z panem zgadzał, a nie, prawie nigdy się z panem nie zgadzam, będę się zgadzał w tym, że redystrybucja środków publicznych jest potrzebna, ale naprawdę, niech pan wyjdzie na ulicę, niech państwo wyjdą z tych limuzyn, z tych wyobrażeń, czego potrzebują Polacy i zapytają Polaków, czy chcesz mieć żłobek za rogiem, czy chcesz mieć przedszkole, czy chcesz mieć pocztę, czy chcesz mieć przywrócone połączenie autobusowe czy kolejowe, czy chcesz 300 zł dodatkowo i Polacy powiedzą gremialnie, chcę bezpiecznego państwa, chcę, tak jak pan mówi w Skandynawii, europejskiego państwa dobrobytu, które oznacza ni mniej, ni więcej. Pewność i bezpieczeństwo. Rodzi się dziecko, ma miejsce w żłobku. Idzie do szkoły, gdzie nauczyciel jest dobrze wynagradzany. Panie pośle, no nie wiedziałem, że będzie zagadywał tak program. Fundusz Sprawiedliwości, ten atak na Fundusz Sprawiedliwości jest bardzo nieuprawniony, nieuczciwy. Fundusz Sprawiedliwości to są pieniądze, które są pobierane między innymi, wie pan z czego, z wynagrodzenia od osób, które odbywają kary pozbawienia wolności. 8% od tego idzie właśnie na Fundusz Sprawiedliwości. Bardzo z tego na przykład 200 milionów dostali strażacy na sprzęt, który ratuje życie. Proszę porozmawiać ze strażakami. Klinika Budzik jest, czy to jest coś złego? 40 milionów. To jest znakomita rzecz, prawda? Jeżeli chodzi o sieć, największa sieć w historii pomocy przestępstw dzisiaj, pomocy osobom poszkodowanym przez przestępstwa, pokrzywdzonym, jest dzięki nam. Albo na fundację byłego egzorcysty, który wypędzał duchy kiełbasą, czy tam salcesonem. No też poszło parę milionów. Ale zna pan tą fundację? Wie pan, ile wkładu ta fundacja dała, żeby powstało takie centrum, żeby co robić? Ja pamiętam, żeby ratować właśnie pokrzywdzonych ludzi, dzieci, kobiety. Ale proszę się zapoznać. Ale te fundacje z Opolszczyzny, które nie istniały, a dostały kasę? Można, wie pan, mówić w mediach generalnie, taki bardzo populistyczny język stosować, ale ja panowie, pana, gorąca ja pana dyskusja jednak w studiu, proszę o to, żeby ale... było, wie pan, konkretnie rozmawiać. I prawda, przejdźmy do innego pytania. Panowie, Rzeczpospolita kilka dni temu zapytała Polaków w sondażu, czy popierają podniesienie 500+. Okazuje się, że Polacy bardziej popierają babciowe, proponowane przez Tuska, niż waloryzację. Pan poseł Śmiszek, może pan minister Wójcik, proszę bardzo, niech pan skomentuje. Ale ja już skomentowałem to, bo Donald Tusk nie jest wiarygodnym politykiem i on to wrzucił, ponieważ musi narzucić jakąś agendę w wyborach. Jeżeli chodzi o babciowe, to nawet eksperci jego, tacy jak Balcerowicz, powiedzieli, że to jest zły kierunek. Więc co ja mam powiedzieć na ten temat? Nawet oni w to nie wierzą, wie pan. Kto uwierzy w to, że Donald Tusk da jakieś pieniądze? Zabierze wam. Jeżeli oni wygrają wybory, zabiorą wam. Taka jest prawda. Ale może babciowe tak, znaczy może pieniądze tak, ale dla matek pracujących. Nie interesuje mnie to, co Donald Tusk proponuje, bo to, wie pan, to jest wróżenie z fusów. To jest człowiek, który nie dotrzymuje słowa nigdy. Pan poseł Śmiszek, czy Polacy nie chcą już takiego rozdawnictwa według pana? Wydaje mi się, że akurat Platforma i PiS niestety mają bardzo podobny pomysł na politykę społeczną i w ogóle na wspieranie Polaków. Bo jak popatrzymy sobie na babciowe to jest nic innego, tylko znowu kasa do ręki, żeby wydać na prywatną opiekunkę. Tą przysłowiową babcię, która przecież nie będzie to babcia, tylko prywatna opiekunka. Dostaniesz 1500 i wydajesz to na prywatne usługi. Tak samo jak pomysł z dopłatami do kredytów. Platforma mówi 0%, Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica mówi dopłaty do kredytów 2%. Tylko pamiętajmy o jednym. No to nie jest pomysł na rozhulanie budownictwa mieszkaniowego, tylko są dwa podmioty, które się skaczą pod niebiosa, jak słyszą takie propozycje od prawicy czy od Tuska. To są deweloperzy. U was też. Deweloperzy nie. I bankierzy. No, banki nie mają lepszej oferty od polityków niż stałe, gigantyczne źródło finansowania. Na samą zapowiedź. Panie pośle, i już kończę. Panie pośle, niech pan powie ludziom, że to jest ściema zdaniem lewicy. Na samą zapowiedź. Ja się nie boję. No to niech już pan powie. Właśnie to. Krytykuję. Na samą zapowiedź waszą, że będziecie dopłacać do kredytów mieszkaniowych, ceny mieszkań poszły w górę i ci, którzy nie mogą sobie na to pozwolić i tak sobie nie pozwolą, bo nie mają zdolności kredytowej. Babciowe, nie podoba mi się ten projekt, lewicy się ten projekt nie podoba, bo to jest dorzucanie pieniędzy do prywatnego rynku, a nie rozwiązania systemowe. Babcia plus czy propozycje Tuska? Jak pan to widzi?
Babcia Plus to zawsze była, bo babcie zawsze ratowały polskie rodziny w sytuacji, kiedy państwo o nie nie dbało, więc Polacy sobie jakoś poradzą. Tylko fajnie by było i dobrze by było, gdyby młode Polki, młodzi Polacy, którzy decydują się na zakładanie rodziny, mieli pewność, że naprawdę to państwo o nich dba i mają zapewnione miejsce w przedszkolu. Tylko jakoś jest tak, że 500 jest od złotych plus jest od tam 7 czy 8 lat, a mamy najmniej urodzeń w historii od II wojny światowej. Więc tak jest? Pytanie jest może takie, to tacy ludzie, czy to jak miało... Pany są winni temu? Bo to przecież wy zaatakowaliście rodzinę. No taka jest prawda. Mi się wydaje, że to wy atakujecie rodzinę. Ja pana nie atakuję nie, z tego powodu. Bo się ludzie, ale ludzie to nie niech rodzą. Pan sobie zada pytanie, dlaczego jest mniej, Ale to przeze mnie jest mniej dzieci? No nie mam dzieci. No co mam zrobić? Ale 500 plus tu nie zadziałało, przyznał pan, panie ministrze. Na mnie 500 plus nie zadziała, wiem. Miał być efekt prodemograficzny. No i niestety to nie zadziałało. To porażka, to jest wasza gigantyczna porażka. No. Ja bym pana prosił, żeby pan nie przeszkadzał. Faktem jest, że jest najmniej urodzeń od II wojny światowej. Tak. To jest prawda. Katastrofa. To jest prawda. I tutaj jest kilka elementów, na które trzeba dopracować. To jest, rzeczywiście tu się mogę zgodzić, to jest program mieszkaniowy, to jest jeden z elementów, ale tutaj mogę powiedzieć, że to jest skutek także pewnych zmian kulturowych, natury kulturowej. Ludzie dzisiaj nie chcą zakładać, nieprawda. Nie chcą zakładać rodzin. Nieprawda. Panie, pan to mówi? Ja to mówię. Wie pan, a podać panu przykład? Dlaczego panie, nie chcą zakładać panie, no wie pan, to jest, ja oczywiście wiem, co pan minister ma na myśli. Ale ja nie chcę pana atakować. Ale nie, razie. Ja w ogóle mnie to nie obchodzi i do tym mnie nie dotyka. Nie w tym rzecz, nie chcę atakować to, pana. To, co pan mówi, to jest pana sprawa nie, i nie, to jest pana sprawa, jedna rzecz. Dlaczego pan powołuje i wy, prawica, macie fixum dyrdum, jeśli chodzi o zmiany kulturowe, jeśli popatrzymy sobie nie na jakąś mityczną Norwegię, Holandię, tylko bliskie kulturowo nam Czechy. Świeckie państwo, w którym 90% ludzi to ateiści, prawie nie ma małżeństw, a wzrost demograficzny poszedł do góry jak rakieta. Dlaczego tam czeszki, które mają dostęp do aborcji, do antykoncepcji, są liberalni obyczajowo, kościół nie odgrywa żadnej roli, ludzie się rodzą, ale w Polsce, tradycyjnej, katolickiej, konserwowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, pan chce, żeby nie było zjawiska depopulacji i pan przy tym stole mówi tutaj o aborcji. No przepraszam, ale to się kupy nie trzyma. No właśnie ma się bardzo, wie pan, bo jak pan zapyta kobiety, pierwszą lepszą kobietę na ulicy w wieku rozrodczym, czy pani się boi lub nie boi zajść w ciążę, to większość kobiet po tym, co zgotowaliście rękami Trybunału Konstytucyjnego polskim dziewczynom, powie tak, ja się boję zajść w ciążę, bo jak będzie problem, to będę musiała jechać do Niemiec, do Czech, przerywać ciążę, która jest głęboko uszkodzona, bo moje państwo mnie zostawiło. Więc jeśli pan nie widzi logiki i nie widzi związku pomiędzy restrykcyjnym, barbarzyńskim prawem antyaborcyjnym, a niechęcią kobiet zachodzenia w ciąży. Panie ministrze, gratuluję. Panowie, dajmy panu, panie ministrze, pana formacja za to odpowiada. Niestety taka jest prawda. Panie ministrze, pan chce, żeby była większa dzietność, ale dzieci, nie przekrzykujcie się, panowie, bo nasi widzowie nic nie zrozumieją z tego. No taka jest prawda. Panie ministrze, dlaczego 500 plus nie wywołało efektu prodemograficznego? Jaką ma pan odpowiedź? No ja właśnie mówię w tej chwili, że to są pewne zmiany kulturowe. To jest raz. Więc ja uważam, zresztą zawsze tak uważam. Ale zmiany kulturowe mamy też w Czechach, o których pan poseł mówi. Tam mamy gigantyczny wzrost demograficzny. Wie pan, zmiany kulturowe nie ma cienia wątpliwości. Może tak, że jest problem z mieszkaniami, nie, prawda? Ale z niepewną sytuacją. Powtarza jakby to, co ja już wcześniej mówiłem, bo tu pewna zgoda jest, że jeżeli chodzi o kwestię mieszkalnictwa, to jest jedna z najważniejszych spraw. I ja wiem, że wy mieliście też i swoją konwencję taką specyficzną w tym zakresie. Oglądałem ją, nie ukrywam. Ja uważam, że tutaj w tym zakresie powinniśmy współpracować. Z całą pewnością. To jest jeden z elementów. Natomiast wie pan, no, pieniądze to jest tylko coś dodatkowego. Tak? No, natomiast jednak te sondaże, które pan będzie przytaczał, to z tych sondaży wynika, że jednak połowa Polaków jest za. Oczywiście jakaś część ludzi, która nie jest beneficjentem ani 13 emerytury, 14 emerytury, ani nie ma wyprawki, ani nie ma 500 plus czy 800 plus, powie, że nie, ja bym chciał coś innego. I to jest zrozumiałe też. No to na tym polega demokracja. Tak? Natomiast bardzo wielu ludzi, wie pan, no, bardzo wiele dzieci dzisiaj na przykład po raz pierwszy miało możliwość zobaczenia morza.
Panie pośle, i pan o tym wie. Pan reprezentuje lewicę. Dzięki ale właśnie niech pan mnie nie wywołuje do tablicy, bo ja się z panem zgadzam. No właśnie. No właśnie. Tylko nie zgadzam się z tym, że nie potraficie przyznać, że ostatnie 8 lat przyniosło spadek przyrostu demograficznego. Spróbujecie to zwalać na jakieś mityczne zmiany kulturowe, które nie mają żadnego znaczenia, bo jak pan popatrzy na przywołaną przez pana Skandynawię, to tam ludzie naprawdę są liberalni obyczajowo. Tam już prawie w ogóle małżeństw się nie zawiera, bo ludzie żyją w wolnych związkach, a ludzie czują się bezpiecznie, rodzą się dzieci. Także kultura nie ma tu nic do roboty, ani żadnego znaczenia. Chodzi o bezpieczeństwo, podstawowe bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo przyszłości i taką pewność, że jak założę rodzinę, to ta rodzina będzie żyła w bezpieczeństwie, a nie będzie żyła zależała od dobrej lub złej woli pana Jarosława, który wychodzi, tak jak powiedziałem, na mównicę i mówi, a zbliżają się wybory, to wam dam. Panowie, a nie ma wyborów, to wam nie dam. Czy jest granica polityki socjalnej? Dlatego dzisiaj, jeżeli można powiedzieć, panie redaktorze, dlatego dzisiaj Zjednoczona Prawica ma 6, 7, 8% w sondażach. Widzi pan? A ile ma lewica? No, dlatego, że nas atakujecie. 36 to już dawno nie mieliście. Wie pan, właśnie o to chodzi. 31 to jest problem max. Lewicy moim zdaniem polega na tym, że wy po prostu, no niestety, ale odeszliście od tych takich lewicowych korzeni właśnie w tym obszarze socjalnym. To jest ten problem. A, niestety. I zafiksowaliście na coś racji. Wie pan, bo jak my mówimy na spotkaniach z Polakami, że wie pan co, ja byłem ostatnio w bardzo fajnym mieście, Wieruszów, 10-tysięczna miejscowość łódzkiem. I tam było ze 100 osób na spotkaniu ze mną. Bardzo dużo starszych osób. I zrobiłem taki quiz. Niech podniosą ręce emeryci. Mnóstwo emerytów podniosło ręce. Ja mówię, co wybieracie? Co byście woleli? 13 i 14 zależną od pana Jarosława i o dobrej woli lub złej woli pana Jarosława? Czy dwa razy w roku waloryzację świadczenia o wskaźnik co najmniej inflacyjny? W marcu i we wrześniu, tak jak myśmy zaproponowali to już dawno temu w naszej ustawie, wszyscy i zapewne pana, że nie kłamie, bo mogę panu też pokazać nagrania. Wszyscy podnieśli rękę za tym, żeby była automatyczna waloryzacja o wskaźnik inflacji, a nie tam 3-4 stówki, czy 14, czy 15, czy 17, bo pośle, ludzie wiedzą, co to jest stabilizacja, rozumieją podstawowe zasady działania polityki czy społecznej. Czy jest jakaś granica polityki socjalnej w ogóle? Czy PiS stał się za bardzo lewicowy, panie ministrze? Czy Zjednoczona Prawica stała się za bardzo lewicowa? No, zawsze jesteśmy, tak jak powiedziałem, limitowani chociażby tą granicą, do jakiej możemy się zadłużać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no wie pan, dzisiaj jesteśmy w sytuacji nadzwyczaj trudnej, bo za granicami toczą się działania wojenne. My bardzo dużą część środków kierujemy na zakup sprzętu. I wie pan, no to jest ważne, bo dlatego ja byłem w Solidarnej Polsce, dzisiaj jestem w Suwerennej Polsce, ale w Solidarnej Polsce, gdzie mowa była o takich programach jak 500+, przecież to powiedziałem, od tego zacząłem ten program, to było moje marzenie. Tak, żeby być w takim państwie, nie tłumaczyć, na czym polega trójkąt duński na rynku pracy, jak to wszystko funkcjonuje, jak fajnie pracę dostać, jednocześnie być szczęśliwym, mieć zabezpieczenie socjalne. Polska się bardzo zmieniła pod tym względem i uważam, że to jest prawidłowy kierunek. Czy chciałbym więcej? Tak. I myślę, że jeżeli wygramy kolejną kadencję, trzecią kadencję pod rząd, to wy będziecie w opozycji, a my będziemy realizowali program. No, panowie, napięcie w obozie władzy rośnie. Poprosimy o materiał. Za chwilę właśnie o tym porozmawiam z panami, ale wcześniej materiał. Jakie komentarze z Sejmu? Prosimy. Wydaje mi się, że tam trwają cały czas takie przepychanki przedwyborcze. Oni są niepoukładani co do tego, kto z jakich miejsc startuje, jaka jest w ogóle proporcja, nie wiem jak to nazwać, parytetu udziału w koalicji rządzącej pomiędzy nimi. W sensie koalicji nie tej rządzącej, bo stanowiska w rządzie mają podzielone, tylko tej startującej do wyborów. Oto jest gra sił, na ile Ziobro wyszarpie z tych list miejsc dla swoich ludzi, a na ile PiS go zmarginalizuje. Nie, no to jest banda hipokrytów. Tu się okładają, tu się nienawidzą, ale jak chodzi o kasę, stołki, limuzyny i władzę, to jakoś się tam dogadują. No przecież pan premier, który ministra no tak w sposób bardzo symboliczny nazywa tym, który dużo ryczy, a mleka mało daje, no to powinien iść za ciosem i tego ministra zdymisjonować. Jeżeli mój podwładny wyszedłby na konferencję prasową, tak jak robi to często Ziobro, i jak w bęben waliłby we mnie, no to chyba oczywistym jest, że jeszcze tego samego dnia przestałby być moim ministrem. No właśnie, pan minister Wójcik, jak pan to widzi? Wiemy od wielu miesięcy, nawet lat, że jest napięcie poważne między ministrem Ziobro a premierem Morawieckim, no ale czegoś takiego chyba jeszcze nie było.
Minister Ziobro neguje całą politykę unijną, tak, premiera. Premier mu się odpłaca, namawia do tego, żeby w końcu się zajął pracą, naprawił wymiar sprawiedliwości. Proszę, panie ministrze, o odpowiedź. Jeszcze raz mogę to powtórzyć, to co powiedziałem już w jednym z mediów, że jestem rozczarowany tą wypowiedzią pana premiera, nie będę tego krył. Natomiast ta diagnoza, która była przedstawiona przez ministra Ziobro w artykule do Rzeczy, jest pełna. Ona odnosi się także do szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku. Jakie były źródła całego problemu? Budka nie będzie miał problemu z dymisjonowaniem, bo on nigdy nie będzie miał tej możliwości, bo to jest krzykacz, który jest w opozycji i zostanie już wiecznie prawdopodobnie w tej opozycji, więc to tak na marginesie mówię politycznego jakby spojrzenia na to. Natomiast chcę powiedzieć, że to ma koalicja do siebie, że zawsze oczywiście są jakieś sporne sprawy, trzeba jakoś z tego wyjść. Myślę, że my wyjdziemy z tego wzmocnieni, na jednej liście Zjednoczonej Prawicy wygramy kolejne wybory. Natomiast spory były, są i będą zawsze w koalicjach, bo to jest rząd koalicyjny. Pan poseł Śmiszek? No cóż, nie grali jeszcze takiego numeru przez ostatnie kilkadziesiąt lat, żeby minister w rządzie jakiegoś premiera wychodził i po prostu się z niego nabijał. I się z niego po prostu naśmiewał, obsobaczał go już od miesięcy, a pan premier wychodzi i jedyne na co go stać to powiedzieć, że pan minister sprawiedliwości to krowa. No po prostu to jest jakiś chłopcy w krótkich spodenkach. Jeden jest premierem, drugi jest ministrem sprawiedliwości. Zamiast zająć się prawdziwą robotą, rządzeniem, to widać, że po prostu panowie wolą kopać się po kostkach. O rządzeniu już dawno zapomnieli. Głównie tam chodzi o knucie, o rycie pod sobą, o jakieś wymanewrowanie się z listy. No naprawdę, to te ostatnie 4-5 miesięcy dla Polaków to już będzie i dla opozycji, patrząc na te wasze rządy, to już będzie jedna wielka tortura i męka, bo nic już konstruktywnego nie jesteście w stanie zrobić. Wie pan, jakby to, ja nie mam jakiegoś Schadenfreude, choć może troszeczkę, ale jak patrzę sobie na to, wie pan, ja kiedyś pracowałem w kancelarii premiera, to akurat dla 5 premierów, w tym na przykład dla pana Jarosława Kaczyńskiego w dobrych parę lat temu. Tak, byłem prawnikiem za czasów Kaczyńskiego i widziałem, że kiedyś to premierzy mieli jakieś posłuchanie. Czyli pan miał szansę, żeby się rozwijać. No i wie pan, patrzyłem sobie, jak silni premierzy zarządzali państwem. A dzisiaj mamy pana premiera Morawieckiego, hasają mu te myszy po prostu po tej kancelarii premiera, nabijają się z Morawieckiego, obniżają rangę w ogóle znaczenia rządu, prezesa Rady Ministrów. Smutno tak patrzeć na to, jak się tam nie szanujecie, kłócicie. Daleko gdzieś już został interes narodowy czy interes Polaków. Jakieś takie formułki ogólne gdzieś w Sejmie pan premier wygłasza. Panie pośle, lewica się nie podzieliła? Niech pan powie. A gdzie się lewica podzieliła? Dobrze, panowie, skończmy ten wątek. Panowie, czy premier Morawiecki, panie ministrze, do pana pytanie, czy premier Morawiecki będzie wprowadzał 500+ od 1 stycznia? Czy inny premier? Jak pan to widzi? To się okaże, panie redaktorze, dlatego że przed nami oczywiście są wybory i najpierw trzeba wygrać te wybory. Myślę, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, wbrew temu, co tutaj mówi pan poseł. I to jest jakby zrozumiałe, bo musi tak mówić i próbuje zakrzyczeć rzeczywistość. Jest duża szansa, że wygramy te wybory. Jeżeli tak, no to wtedy będzie decyzja, kto będzie premierem. Mhm. Wróćmy do propozycji jeszcze. Renta wdowia, to Lewica proponuje. Czy poparłby rząd Zjednoczonej Prawicy ten projekt? No, zobaczymy, jeśli... Panie, to pytanie do ministra? Ale ja nie znam pomysłu, ja powiem szczerze. No, proszę, panie pośle. No, panie ministrze, no będzie, sprawdzam. 2 lata temu złożyliśmy projekt ustawy jako Lewica, która przewiduje, że jeśli są dwie osoby, małżeństwo, jedno z nich umiera, zostaje wdowiec albo wdowa, to dzisiaj na podstawie przepisów może albo zatrzymać swoją emeryturę, jeśli oboje byli na emeryturze, albo wziąć tak zwaną rentę rodzinną, czyli 85% świadczenia tego wyższego. My proponujemy coś innego, bo po prostu życie pokazuje, że jak umiera żona, umiera mąż, to ani czynsz nie spada o połowę, ani opłaty nie są mniejsze o połowę, więc my proponujemy coś takiego. Zachowuje swoje 85% swojej emerytury, a i 100% emerytury męża, albo odwrotnie. Wie pan, i przez 2 lata trzymaliście to wszystko i trzymacie to u pani Witek w zamrażarce. Zebraliśmy 220 tysięcy podpisów i na początku lipca będzie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy. Czy to jest dobry pomysł, panie ministrze, czy zły? Ale to zobaczymy. No,
jest to projekt, że to jest projekt obywatelski. Obywatelski. Tak? Musiał go podpisać 100 tysięcy co najmniej ludzi. No 230. No to będziemy decydowali. No, ja nie znam tego projektu, więc trudno mi, panie redaktorze, odpowiadać. Fajnie byłoby pochylać, zadeklarować. Jakby, no, no, ale wie pan, no, przecież ja muszę poznać projekt. No, przecież to było niepoważne, gdybym deklarował cokolwiek. Od 2 lat leży w lasce. Natomiast jeżeli będzie pierwsze czytanie, oczywiście, że pochylimy się. Zobacz. Nie można tego było zrobić przez 8 lat. Pochylimy się, zobaczymy. Emerytów w taki sposób, taki system. Zobaczymy i tyle. No. Oceniany przez ekspertów bardzo wysoko. Panie pośle. Ludzie masowo się podpisywali pod tym projektem, bo to właśnie, widzicie pan, ja próbuję panu to, powiedzieć. Masowo to także się podpisywali, tak, pod projektem, tak, leśnicy, stop dla wie pan, niszczenia kościołów. Tak, tak. Leśnicy wam zbierali. I to wie pan, 500 000 ludzi się podpisało i też mógłby pan być za tym projektem, a nie jest pan. I to jest taka różnica między nami, że wy zbieracie podpisy pod jakimiś fanatycznymi, ideologicznymi projektami. Dlaczego? A my zbieramy podpisy pod tym, co ludziom dlaczego? A lasy to jest, a co panu przeszkadza, co ideologiczny projekt, żeby zbierać podpisy, żeby lasy polskie nie były w rękach, szaleńców. Odchodzimy od tematu. Panowie, dlaczego to jest ważne? Panowie, rozmawiamy o suwerenności, rozmawiamy o 30% terytorium Polski. Panowie, krytycy programów społecznych, no liberałowie nie tylko, podnoszą, że 500+ to jest jakby, no może nie słowo promowanie, ale użyjmy może tego promowanie, nie wiem, rodzin dysfunkcyjnych i tak dalej. Jak panowie to widzą? Nie, to są jakieś skandaliczne słowa. Ja nie rozumiem, bo ja znam mnóstwo ludzi uczciwych, ciężko pracujących i to nie tylko z tych sfer najuboższych, ale także ciężko pracującą, aspirującą klasę średnią, której te pieniądze są potrzebne i się przydają. Więc jeśli ktoś uważa, że świadczenia społeczne prowadzą do patologii, to znaczy, że jest jakimś społecznym absolutnie ignorantem. No to fajnie, że pan to mówi. W 36 minucie mamy podobny punkt widzenia. Oczywiście, no, ale inną sprawą jest coś, co potrafi łączyć. Podobny punkt widzenia. Dobrze, no to teraz trochę łyżka dziegciu. Inną sprawą jest jednak, że istnieje jakaś grupa ludzi, która potrzebuje pewnego, powiedziałbym, no nie chcę używać słowa nadzoru czy kontroli, ale jakiegoś zaopiekowania przez państwo, żeby rzeczywiście te pieniądze trafiały do dzieciaków, a nie na wódę. I chodzi generalnie o bardzo małą grupę ludzi. Ale to mówi tak trochę, jak mówi pan teraz, jak trochę Donald Tusk ostatnio. Nie. Chodzi o bardzo małą grupę ludzi, którzy są takie rodziny niestety w każdym kraju, nawet bogatym, gdzie te pieniądze nie są przeznaczane na rozwój dziecka, tylko na pewne patologiczne zachowania. I wtedy oczekiwałbym, żeby nie zabierać czy tam ograniczać, tylko żeby państwo wspierało takie rodziny w taki sposób, że jeśli można jeszcze uratować tę rodzinę, to żeby te pieniądze rzeczywiście były przeznaczane na to dziecko, a jeśli tej rodziny się nie da uratować, to żeby się nie bać, żeby sądy rodzinne potrafiły zabierać dzieciaki z takich patologicznych sytuacji, gdzie ratujemy ich zdrowie i życie. Natomiast ktoś, kto mówi tak en bloc generalnie, że pieniądze ze świadczeń społecznych to jest jakieś hodowanie patusów, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo to jest krzywdzące, to jest poniżające, to jest odzierające z godności. Czy nie powinna być, jakaś weryfikacja w tej sprawie, pan minister Wójcik? Znaczy, nie podobało mi się to zdanie pana posła, że właśnie część na WD wydaje i tak dalej, bo rzeczywiście przypomniało mi się to, co Tusk powiedział, że te pieniądze są dla tych, co chleją, biją dzieci i kobiety. I cieszę się, że pan właśnie podpisał się pod tymi słowami. Bo nie podpisał. No nie podpisał się. Nie podpisał się, tak. Natomiast chcę powiedzieć, że trudno mi się zgodzić jakby z panem, wie pan poruszył taki temat, pan jest prawnikiem, także chyba to jest kwestia dotycząca rzeczywiście działalności sądów rodzinnych. Sądy się nie boją odbierać dzieci. Zastraszone przez was, przez prawicę. Ale co to znaczy zastraszone? Co to znaczy zastraszony sąd? Ja, wie pan, jeżeli interweniujemy w takich sprawach, a zdarzały mi się interwencje w ostatnich latach, to na przykład rodzina w regionie łódzkim, w jednej z takich malutkich miejscowości, w wiosce praktycznie rzecz biorąc, gdzie została 12 dzieci odebranych. Dzisiaj żyją normalnie w domu, wie pan, będą się rozwijali fajnie i tak dalej. Sądy się nie boją odbierać dzieci. Tu jest kwestia, jak system powinien być zbudowany, to jest raz. Natomiast jak też powinny być przepisy wykonywane. Bo tu tak naprawdę słabym punktem jest jednostka, jest człowiek, ktoś zdecydował o tym i o tym powinniśmy też porozmawiać. Tak przy okazji jakby, bo sądy się akurat nie boją tego, wie pan. No wie pana, ja mam wrażenie, że jak się przez 8 lat mówi o tej świętości rodziny i o tym, na tej nadrzędności rodziny, żeby nieść swój krzyż, ale żeby rodzina była zachowana,
no potem mamy niestety tragiczne przypadki. Nie chcę się posługiwać tymi okropnymi, no, bardzo bolesnymi. Mama Kamilka, prawda, ostatnio. No, pan to powiedział, ja też nie chciałem tego wywoływać. No tam też była rodzina, ja się, tak? Tylko znaczy, sobie nie poradziła. Nie wiemy absolutnie, państwo, czy oni pobierali 500+, nie wiemy tego. Ale to tego. Nie chodzi o 500+, chodzi o to, że jakoś różne instytucje, mamy sądy, mamy opiekę społeczną, mamy kuratorów, mamy policjantów, mamy sąsiadów, mamy szkołę, mamy przedszkole i jakoś wśród tych, jak to w tej bajce, wśród przyjaciół by psy zająca zjadły. No niestety, no, dziecko zginęło otoczone instytucjami, które mają za zadanie chronić to dziecko. Tak, więc to też trzeba ostrożnie o tym mówić. Może trzeba jakoś sprawdzać, czy wielodzietne rodziny prawidłowo wydają pieniądze, prawda, na dzieci. Czy to rzeczywiście idzie na dzieci. Pytanie o system, czy pytanie o człowieka, wie pan. No, też nie da się zadekretować wszystkiego. No przecież nie możemy ludziom powiedzieć, że dostajecie 800 zł i wy macie kupić, nie wiem, tyle kilogramów cukru, tyle kilogramów macie kupić, nie wiem, tyle chlebów, tyle tam. Nie da się tego zrobić. To jest jakieś zaufanie też państwa do obywatela. My nie jesteśmy formacją, która uważa, że nawiązując do właśnie tej świętości rodziny, która ma tak naprawdę mieć opiekę nad dziećmi. Bo tak jest w krajach skandynawskich. Nie rodzina, tylko państwo. Pan, i dlatego są instytucje, tutaj, które odbierają nie ma, dzieci. Nie ma między nami zgody absolutnie, bo wie pan, no ja wolę. Ja wolę, kiedy instytucje publiczne są troszeczkę bardziej nadwrażliwe, ale w ten sposób można zapobiec i śmierciom, i tragediom, i jakiejś traumie na całe życie. Więc wie pan, jakby wycieranie sobie ust tą świętością tylko, rodziny, tylko że tutaj tylko trzeba... pełna zgoda, tak, wie pan, ale... pełna zgoda, tylko niech pan zobaczy. Podałem przykład właśnie rodziny, gdzie rodziny, no tam ojciec akurat miał problem z alkoholem, bo taka jest prawda, ale 12 dzieci, która była odebrana, wie pan, i rozdzieloni zostali po różnej instytucjonalnej pieczy tam się udało, zastępczej. I wie pan, to jest udało. Tak naprawdę niszczenie życia dzieciom, które dzisiaj mają szansę rozwijać się. I pan o tym doskonale wie. Nie, no doskonale wiem, ale też doskonale wiem, że co 2, 3, 4, 5 dni na przykład Super Express także donosi o kolejnym dziecku porzuconym na śmietniku, zadźganym przez matkę, uduszonym workiem foliowym. No wie pan, to też jest rzeczywistość polska, tak? Czy powinna jakaś weryfikacja nastąpić w sprawie 500+? Właśnie mówimy o takich, no, rodzinach. Nie, my, jeżeli pan myśli o kryterium dochodowym, tak? Na przykład. My tego nie przyjmujemy. Nie sądzę, żeby przy 800+ było wprowadzone jakieś kryterium tego rodzaju. Natomiast mówię, nie da się zadekretować, wie pan, wydatków z tych pieniędzy. Ja pamiętam, jak 500+ chodziło i były właśnie stawiane tego typu pytania. Jak to zrobić, żeby to nie było na alkohol wydawane i tak dalej. No my nie możemy tego zrobić. No panie redaktorze, to już życie weryfikuje jakby pewne rzeczy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tak, ale panie ministrze, strony... czy mama Kamilka powinna pobierać 500+, czy nie? Jak pan to widzi? No ale to jest, wie pan, jest przepis, który... Ja nie wiem, czy było w ogóle 500+, czy nie. Tam to trudno mi powiedzieć w tym momencie. W tamtej sytuacji, w tej, no właśnie, ale w tej rodzinie nas... miał pan... W cudzysłów to... Przyznałby pan, czy nie? W cudzysłów to bierzmy. No, panie redaktorze, no ale co... Przecież pan wie, no ja bym nie chciał rozmawiać jakby o tym przypadku, bo to był dramat dziecka, gdzie tu się akurat z panem zgadzam, gdzie niestety ludzie odwracali wzrok, dlatego minister Ziobro polecił, żeby zmienić zarzuty chociażby na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Tak, ale wyciągnijmy z tego wnioski. Tylko czy tutaj akurat mamy o 500+ rozmawiać przy tym, to nie wiem. Wydaje mi się, że tu powinniśmy rozmawiać być może o systemie, być może o tym, co zrobić w systemie, żeby zawęzić pole do działania sędziom na przykład. Ale to jest mój punkt widzenia. Panowie, lekarz, cytuję, mówił tak o chłopcu, o Kamilu, 8-letnim, był odwodniony, niedożywiony, prawdopodobnie miał różne niedobory, przez co nie miał siły na przeżycie. No właśnie, co państwo powinno robić w takich sprawach? No, to jest przykład tego, jak wśród rozbudowanych instytucji może tak naprawdę zaginąć nam człowiek, młody obywatel, który mógł się cieszyć długim i szczęśliwym życiem, gdzie mamy mnóstwo różnych instytucji, każdy serio, jak rozumiem, traktuje swoje zadanie, tylko państwo nie zadbało o to, żeby te instytucje między sobą się komunikowały, bo jeśli mamy urzędy miasta, szkoły, kuratorów, tak jak powiedziałem, policję, sąsiadów i tak dalej, tych instytucji naprawdę jest dużo i to jest dobrze, że jest dużo, bo im więcej tych różnych podmiotów, które czuwają nad dobrem dziecka, tym lepiej. No tylko to już nawet nie chcę się znęcać nad 8 latami rządów PiS-u, ale to jest obciąża ostatnie lata w ogóle rozwoju tej opieki nad dzieckiem,
że nie można było stworzyć systemu komunikowania się między instytucjami. Więc to jest dramatyczne. Panie pośle, bo to najprościej jest powiedzieć tak. Państwo za to odpowiada. Oczywiście państwo ma chronić. To jest rzecz oczywista. Natomiast państwo chroni poprzez przepisy. Między innymi poprzez system. I ja stawiam w takim razie pytanie dotyczące tego, dlaczego akta zostały przekazane z jednego sądu do drugiego, bo ta rodzina zmieniała miejsca zamieszkania. Najpierw mieszkali w jednym mieście, potem w drugim, potem wrócili do tego miasta. Akta krążyły między sądami, ale nie wydano postanowienia zabezpieczającego. O czym pan wie? Dlaczego na przykład nie wysłuchano dziecka? I teraz dlaczego ja to mówię? Mówię dlatego, że ja nie mam tej śmiałości, żeby powiedzieć tak jak pan, że państwo zawiniło, a może jednostka zawiniła. Masz pan tego nie powie. Pan tego nie powie. Dlatego ja często mówię, nie chcę tutaj wyciągać daleko idących wniosków, prokuratura prowadzi śledztwo, ale czasami zastanówmy się, czy też człowiek nie zawinił. Być może, tak jak pan powiedział w którymś momencie, różne instytucje być może widziały to, ktoś odwracał się plecami. Były różne instytucje, gdzie miały ten kontakt. Byli kuratorzy, był ośrodek pomocy społecznej, była szkoła i tak dalej. Tutaj nie szukajmy... Na wyrost jest trochę państwo. To nawet też nie jest powód do jakiejś kłótni, tylko raczej do takiego wyciągania wniosków. Jak najbardziej. Na przyszłość. I, wie pan mówi, że to czasami jest człowiek. To zawsze jest człowiek, bo nawet jeśli jest instytucja, to instytucja nie jest budynkiem, tylko składa się przede wszystkim z ludzi, którzy mają pewne ustawowe kompetencje. W systemie. Jakim Więc to systemie? Jest zawsze Rozumiem. Wina człowieka, który nie został przygotowany przez państwo, zarządzane przez tego, a nie innego i doszło do tego typu tragedii. No panie Miszu, jak pan to jeszcze widzi? Czy rzeczywiście można tu było coś zrobić więcej? No, to jest badane w tej chwili, wie pan. Co zrobicie, żeby było lepiej w przyszłości, żeby to się nie zdarzało? Między innymi minister Romanowski przygotował ustawę, w której nawiązał do czegoś, co państwo chyba też popieraliście. No, posłanka Kotula powiedziała o tym. Ale nie mówię tego konfrontacyjnie właśnie, bo z tego co wiem, to Lewica popiera ten pomysł ministra Romanowskiego, czyli resortu sprawiedliwości, żeby właśnie to, o co wy apelowaliście, żeby każdy kolejny przypadek był badany dokładnie, jeżeli dochodzi do śmierci dziecka i tutaj pełna zgoda jest co do tego. Natomiast ja proponuję także inne zmiany w systemie. To jest kwestia wysłuchania chociażby. Wysłuchania, gdzie ten instrument funkcjonuje w systemie, a sędziowie nie chcą tego robić. Dlaczego robią? Nie wiem. Przecież jeżeli ja widzę człowieka, widzę dziecko, mogę z nim rozmawiać, to dziecko nie staje przed sądem. To są specjalne pokoje, rozmawia się. Wie pan, no być może ten instrument zawiódł tutaj. Może trzeba inaczej system skonstruować, żeby sędziowie nie mieli takiego pola do swobody. Pan poseł Śmiszek, jak pan to widzi? Oczywiście, możemy o tym rozmawiać godzinami. Jest to problem absolutnie, nie jest zawsze rozwiązany, znaczy inaczej, tego problemu nie da się rozwiązać w sposób jednostkowy, czy żadne państwo nie poradziło sobie do końca z przemocą, jakąś ekstremalną przemocą, patologiczną przemocą dorosłych wobec dzieci. Niemniej jednak trzeba też, panie ministrze, to nie jest tak, że Lewica popiera rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko trochę w drugą stronę. I oddajmy jednak sprawiedliwość, że to posłanki Lewicy pokazały Ministerstwu Sprawiedliwości, że tak jak w Wielkiej Brytanii doskonale funkcjonuje ten przepis zobowiązujący instytucje do analizy każdego przypadku i wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji, że to myśmy pokazali wam i wy teraz chcecie nad tym pracować. Pracujmy razem. Może mam propozycję właśnie do pana posła, bo to jest ważny temat. Wie pan, ja wiem jak powstawał ten projekt. On powstał już wiele miesięcy temu i faktem jest, że on jest zbieżny w wielu punktach z tym, co państwo proponujecie jako Lewica. No bo że właśnie jako suwerenna Polska i Lewica zaapelujmy, żeby ten projekt przeforsować jeszcze. Są 3 czy 4 sesje do końca. To jest dobre, moim zdaniem, z punktu widzenia dobra dziecka. Każdy się podpisze pod tego typu ustawą. Niech pan apeluje. Panowie, czy uważacie panowie, że powinna być kara śmierci za tak drastyczne zbrodnie? Tak. Pan poseł Śmiszek? Ja jestem absolutnym przeciwnikiem kary śmierci. Jestem przeciwnikiem przede wszystkim konsekwentnego egzekwowania przepisów, także tych surowych przepisów, które są przewidziane już dzisiaj w naszym ustawodawstwie. Kara śmierci nie rozwiązuje niczego. Kara śmierci po prostu eliminuje kogoś, kto i to jest takie jednorazowe rozwiązanie sytuacji. Jeszcze w żadnym kraju. I to jest w ogóle, chciałbym wyjąć to Europa nie powinna być tak humanitarna?
autorytarna. Panie redaktorze, ja bym chciał wyjąć tę dyskusję, ważną dyskusję, na szczęście już przebrzmiałą w Europie dyskusję, bo kara śmierci jest tylko w Rosji i na Białorusi, w Europie, poza takiego sporu populistycznego. Bo ja chciałbym poprosić każdego, kto jest zwolennikiem kary śmierci, o przykład państwa, gdzie wprowadzono karę śmierci i tej kary śmierci już się nie wykonuje z uwagi na to, że potencjalni przestępcy tak bardzo się przestraszyli kary śmierci. Nie ma takiego kraju. W każdym kraju, gdzie funkcjonuje tego typu rozwiązanie, ludzie popełniają przestępstwa. Ale minister ma taki przykład. Nie da się odstraszyć ludzi od takich czynów. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia do porządku prawnego kary śmierci. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko to jest funkcja eliminacyjna. Wie pan, taki człowiek, który do końca życia nawet ma przebywać w więzieniu, chociaż według dzisiejszego stanu prawnego mógłby wyjść na wolność w którymś momencie, kosztuje nas 4000 zł jako podatników. Taki człowiek nie przejdzie, nie odwróci jakby swojego zachowania, z całą pewnością. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz. Są takie kraje i takim krajem jest Singapur chociażby, który przywrócił karę śmierci. Proszę sobie poczytać o tym. Ja powiem tak, szanowni państwo, że to nie jest tak, że my jesteśmy lepszą cywilizacją niż ci, gdzie jest kara śmierci. Japonia na przykład ma karę śmierci. No, tam jest w porządku prawnym. Singapur w Polsce, gdzie za rzucie gumy do rzucia idzie się do więzienia? Singapur przywrócił karę śmierci, bo mówi pan, że nie ma takiego państwa. Jest. Japonia, Stany Zjednoczone, w wielu stanach jest kara śmierci. Pan o tym doskonale wie. To nie jest nasz krąg kulturowy. No a jaki? A jak z punktu widzenia chrześcijańskiego wytłumaczy pan argumentację, że jest pan za karą śmierci? Czy to nie jest barbarzyństwo, jeśli chodzi o to? Jak pan zobaczy ewolucję interpretacji katechizmu Kościoła katolickiego, no to przecież były różne. W czasach świętego Jana Pawła II Wielkiego inna była w kwestii dotyczącej kary śmierci. Inna trochę jest od 2018 roku, kiedy Franciszek rzeczywiście tak to zinterpretował, tak wprowadził, żeby w żadnym przypadku nie była możliwa kara śmierci, ale wcześniej nie było takiej sytuacji. Moim zdaniem to 2018 roku. Ci, którzy dzisiaj mają na sztandarach katolicyzm, chrześcijaństwo, dużo mówią o ochronie życia, to jest zwykła hipokryzja, dlatego że z jednej strony, kiedy rozmawiamy na przykład o prawie do aborcji, to się mówi zabijanie dzieci nienarodzonych, ale jak już przychodzi do rozmowy o zabiciu człowieka żywego, dorosłego, to prawica mówi, nie mam problemu z zabijaniem ludzi. Jakby to jest populizm. To się w ogóle nie trzyma kupy, to po pierwsze. Po drugie, nigdy nie zdarzy się w Polsce tak, że będzie kara śmierci. Jest to gadanie po próżnicy, tylko podbijanie populistycznego bębenka. Ja i ostatnie zdanie, bo proszę. Jeśli wchodzimy w dyskusję o karze śmierci i na przykład ją wprowadzamy, to dzisiaj ci, którzy nas oglądają, muszą wiedzieć jedno. Wychodzimy z Unii Europejskiej, wychodzimy z instytucji międzynarodowych. Jeśli chcemy wyjść z Unii, nie mieć kasy, nie być w silnym sojuszu, ale mieć karę śmierci, proszę bardzo. Panie ministrze, wychodzimy z Unii, wprowadzacie karę śmierci? Nie, nie mówimy, że wychodzimy z Unii Europejskiej. Oczywiście, nie da się mieć kary śmierci i być w Unii. No chodzi panu zapewne o konwencję, europejską konwencję praw człowieka. Zapewne o to chodzi. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że oczywiście, że zawsze można wprowadzić w drodze referendum chociażby, prawda? Można poprzez ten instrument wprowadzić. Nie chcę w tej chwili wchodzić tutaj w kwestię... Podalibyście pod referendum ten temat? Kwestie proceduralne. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz. Czym się różni kwestia aborcji od tej sytuacji. Otóż, wie pan, tam się zabija człowieka, który nic człowieka. To nie jest żaden zlepek, to jest człowiek, który nikt nic nikomu nie zawinił, nie zrobił, jego się zabija. W tym przypadku mówimy o jednostce, która pozbawia życia kogoś innego. To są dwie różne sytuacje. Wie pan, jeśli wy planujecie budować swoją kampanię wyborczą do parlamentu w najbliższych wyborach na podbijanie populistycznego bębenka pod tytułem wprowadzimy wam karę śmierci, no to ja gratuluję pomysłów na kampanię wyborczą. No jakby, oczywiście to brzmi bardzo sexy, bardzo jakoś może to ekscytować, ale wszyscy muszą mieć świadomość jednego. To się w Polsce nie wydarzy, więc lepiej rozmawiać o skuteczności egzekwowania prawa. Nawet jeśli ono jest surowe, to egzekwujmy te przepisy, które już są. Zresztą i tak za Prawa i Sprawiedliwości i za Zjednoczonej Prawicy co 3-4 miesiące mamy nowelizację kodeksu karnego i te kary są podwyższane Pytanie, czy to dobrze. Ma efekt odstraszający? No, odstraszający, dlatego nie wiem, jakie jest pana stanowisko w kwestii dotyczącej bezwzględnego dożywocia, no bo od października wchodzą nowe regulacje. Głosowałem przeciwko. No właśnie.
możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność. No, no to pan jest przeciwko karze śmierci, jest pan przeciwko także temu, tylko, co jest, wierzę, jeżeli można. Jeżeli można coś, co jest dopuszczalne w systemie, także zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, to jest kwestia bezwzględnego dożywocia. I dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro dzisiaj, od października tak naprawdę będą nowe przepisy, które mówią o tym, jeżeli ktoś na przykład dopuści się zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, no to wówczas może być taka kara orzeczona. Nie wyjdzie na wolność nigdy. Ale będziemy taką osobę utrzymywali do końca życia i to trzeba mieć świadomość. Tak? Okej, ale jeszcze jedna rzecz odnośnie kary śmierci. Wie pan, gdyby była w Polsce kara śmierci i taki Tomasz Komenda, który był podejrzewany o to i siedział w więzieniu 20 lat, i sąd zdecydowałby o tym, że trzeba go skazać na karę śmierci, to po prostu państwo zabiłoby niewinnego człowieka, który po 18 czy 20 latach wyszedł z więzienia, bo okazało się, że system zawalił, że sądy go skazały, będąc w sytuacji osoby niewinnej. Więc wie pan, łatwo się mówi. Kara śmierci, krzesło elektryczne, stryczek, czy jakiś tam zastrzyk śmierci. Tylko trzeba mieć świadomość, także jako politycy musimy mieć świadomość, że my kształtujemy także, kształtując prawo, kształtujemy stosunki społeczne. I wie pan, ja bym nie chciał mieć jednak na sumieniu śmierci potencjalnej Tomasza Komendy, gdyby okazało się po latach, po wykonaniu tej egzekucji, że facet był niewinny. Pan, można zabić człowieka, który rodzi się z wadą, na przykład taką jak wrodzona łamliwość kości, bo przecież to kwalifikowało jeszcze do niedawna do tego, żeby zabijać takiego człowieka, a potem może z niego być wielki geniusz, wspaniały artysta, malarz na przykład, muzyk, bo pan na pewno wie, zna takie przypadki. I to wie pan, no możemy sobie rozmawiać. Ja mówię językiem akurat, jeżeli chodzi o karę śmierci 50% społeczeństwa, jeżeli chodzi o to, bo takie są sądy. Ale też mamy pewną odpowiedzialność za słowo i nie wpisywanie się tylko w takie oczekiwania społeczne. To nie chodzi o oczekiwania społeczne, połowa społeczeństwa tak uważa jak pan, a połowa tak jak ja. Mniej jak pan, bo jest część, którzy nie mają zdania. I zróbmy z Polski dziki zachód. Może przyjdzie taki czas. No właśnie, kiedy przyjdzie ten czas? Czy jest pan za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? Nie, wtedy mogłoby się ale to wydarzyć. Słyszał pan coś takiego? Przecież ja nie no jestem. To albo to, albo to, no mówmy prawdę. Kara śmierci nie jest zwolennikiem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, akurat ja jestem za zupełnie czymś innym. Nie będziecie tego podnosić, ja jestem za tym. Panie, czyli słyszę, że pan woli karę śmierci niż Unię Europejską. Ja jestem za tym, żeby była równość, wie pan. Tylko też pan poseł mówi, to jest inny krąg cywilizacyjny, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone czy Japonia. No, rozumiem, że ten krok cywilizacyjny jest gorszy niż ten europejski. No ja jestem przywiązany do europejskich wartości. Ja też jestem bardzo, ale Europa od swoich korzeni już dawno odeszła. Bo kiedy Unia Europejska była stworzona, była chrześcijańska. A pan chce wrócić do tych barbarzyńskich, gdzie się ludzi, nie wiem, wieszało publicznie, czy ja mówię o gilotynie, czy innych rzeczach, wie pan, no przestańmy. Zostawiam panu już te wszystkie, że tak powiem, sposoby, jak można pozbawić człowieka. Panie pośle, o tym nie mówiłem. Panie pośle, a może dla, nie wiem, seryjnych zabójców, morderców, najcięższych w przypadkach jednak ta kara śmierci by zadziałała. Może warto ją wprowadzić. Pan, jak już ktoś jest seryjnym mordercą czy zabójcą, to naprawdę kara śmierci już mu nie pomoże w resocjalizacji. Natomiast takie przypadki są dość rzadkie, ale bardzo bulwersujące. Niemniej jednak, panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem chrześcijańskiego w tym przypadku podejścia do życia człowieka. I jeśli mamy do wyboru, no tak z tym się wiąże działanie społeczne, społeczeństwa, że są wśród nas ludzie, którzy popełniają przestępstwa, nawet najbardziej te ohydne. I pytanie jest takie, czy chcemy ich po prostu eliminować w sposób ostateczny i barbarzyński, czy jednak bierzemy na swoje barki pewną świadomość, że powinny istnieć więzienia, że powinny istnieć sądy, które działają sprawnie, gdzie istnieje policja i prokuratura, która egzekwuje takie prawo. Panie pośle, że doświadczenie jest czymś niezwykle ważnym. Wiedza i doświadczenie. I wie pan, ja miałem podobny punkt widzenia do pana jeszcze kilka lat temu, ale tak się złożyło, że przez te kilka lat, w jakąś część tych ostatnich lat, nadzorowałem wszystkie polskie więzienia, także wszystkich polskich więźniów. I to doświadczenie moje, także wgląd w akta różnego rodzaju, sprawy, kto tam siedział, za co. Ja rozumiem, że to nie są łatwe sprawy. To są bardzo trudne sprawy. Za co spowodowało, że mój sposób myślenia dzisiaj jest nieco inny. Wie pan, ja podzielam pana doświadczenie, bo sam jestem adwokatem, więc nie z takimi sprawami miałem do czynienia. Natomiast to nie zmienia
zmienia faktu, że jak napatrzyliśmy się na ten ogrom nieszczęść i zbrodni i obrzydlistw, to nie oznacza, że powinniśmy nagle wprowadzać populistyczne rozwiązania. Ja jestem zwolennikiem jednego i tylko mówią to wszyscy specjaliści. Konsekwentne egzekwowanie prawa jest znacznie bardziej skuteczne niż najbardziej wymyślne tortury i kary śmierci, które mogą służyć tylko i wyłącznie poklaskowi społecznemu, a nie tak naprawdę resocjalizacji konkretnej osoby. Czyli pan, panie ministrze, mówił, że pan był kiedyś... No myślał pan inaczej, tak? O karze śmierci, tak? Zmienił pan zdanie dopiero wtedy, kiedy... Zmieniłem zdanie w ostatnich latach, tak. Ale jaki był ten punkt przełomowy? Co to było? Może pan podać przykład, historię? Ja nie chcę tutaj dzielić, natomiast już powiedziałem mniej więcej, o co chodziło. Nadzorowałem więzienia, także enki niebezpiecznych, najbardziej więźniów po prostu. Musiałem się zapoznać jakby z różnymi historiami i uważam, że są jednostki, które no, nie są w stanie nawrócić się. Nie ma takiej możliwości. Dlatego nie przywrócimy tej te jednostki do społeczeństwa. Może izolować je trzeba, tak jak pan pozwolił mi rzekł. A dzisiaj są izolowane takie osoby, tylko musi każdy mieć świadomość, że taka osoba po pierwsze odbiera życie jednej czy więcej osób, to jest raz, robi to w sposób często niezwykle brutalny. Najczęściej, znaczy zawsze niewinnym ludziom, bo nie wolno odbierać nikomu od tak po prostu sobie życia i to jest rzecz oczywista. Natomiast niszcząc także całe otoczenie tych ludzi, którzy byli bliskimi, rodzinami po prostu, no tak naprawdę to jest wielki dramat. Obciążenie do końca życia, praktycznie rzecz biorąc. No to ja akurat uważam, że płacenie tylu tysięcy złotych na taką jednostkę, która nie zresocjalizuje się, jest bez sensu. A ja wierzę, że widzowie Super Ekspresu, widzowie tego programu mają swój rozum i nie dadzą się nabrać na populistyczne zagrywki. Łatwo powiedzieć, kara śmierci, wyeliminować, zabić, zamordować, odizolować. To są łatwe rozwiązania, które naprawdę trudno wcielić w życie, bo trzeba wyjść z Unii Europejskiej i wyjść z naszego kręgu cywilizacyjnego. Większym zadaniem, większym wyzwaniem jest to, a to się nie udało Prawu i Sprawiedliwości czy waszej formacji przez ostatnie 8 lat spowodować, żeby Polacy uwierzyli, że sądy potrafią działać szybko, sprawiedliwie i skutecznie. Na koniec pan minister Wójcik. Można zbudować najlepszy system, najdoskonalsze jednak są błędy. Mówię to także na podstawie chociażby systemu, który ja budowałem, chodzi o sprawy haskie, gdzie nawet nowe sądy powstały w tym zakresie, ale to nie znaczy, że sędziowie, którzy wykonują określone zadania w ramach tego systemu błędów nie popełniają. Panowie, jeszcze na koniec wyniki naszej sondy na czacie. Czy jesteś zwolennikiem podniesienia 500 plus do 800 zł? No, na tak 18%, na nie 82%. Krótkie komentarze, pan poseł Śmiszek. Do tego. Znaczy, ja w pewnym sensie rozumiem, dlaczego jest takie duże wkurzenie widzów naszego programu na tę politykę społeczną, bo ludzie po prostu wolą systemowe rozwiązania, mają pełną wiedzę, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi tylko rozrzucać pieniądze z helikoptera, a nie budować żłobki, przedszkola, sprawne szkoły i usługi publiczne, więc ludzie chcą usług publicznych na europejskim poziomie, a nie jarkowego 500 czy 800 zł. Pan minister Wójcik. Teraz chciałbym, żeby te osoby oczami wyobraźni wróciły do czasów Donalda Tuska, kiedy pieniędzy nie było, na nic praktycznie rzecz biorąc nie było, 500 plus, nie trzeba było rozmawiać o 13, 14 emeryturze, po prostu niczego nie było. Były tylko podatki wyższe i wyższy wiek emerytalny, a szczególnie dla kobiet, bo szczególnie szanowano kobiety w tamtych czasach. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Michał Wójcik oraz poseł Krzysztof Śmiszek. Ja państwu dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro, 18 godzina, w imieniu Iwony Kutyny. Gośćmi będą mecenas Jacek Dibła i aktywista Bart Staszewski. My się widzimy za tydzień. Miłego wieczoru. Dzięki.